No dobra, jak widzicie mamy 8 tur do detonacji pojemnika. Mieliśmy mieć tutaj 6 obcych. Pojemnik jest gdzieś w tamtym miejscu, w jakiejś budzie. Dobra, trzeba się tam będzie przejść. I teraz tak, jesteśmy w trybie ukrycia. Więc po pierwsze, szukamy gdzie tu przypadkiem nie ma latarni, na których nasz przyjemny, kochany specjalista mógłby się podszkolić. Nie widzę na razie zbyt dużo. Mamy tryb ukrycia, w związku z czym mamy sytuację, w której dość daleko biegamy, co się niestety może skończyć tym, że no, możemy się nadziać na wroga. Dobra. Nie, przyjaciel. No dobra, widzę kodeksa. Dobrze, na razie się nie wychylajmy. Podbiegnijmy jeszcze tu. Rozkaz. Rozpoznanie walką. Dobra. Czyli pierwsza rzecz, tutaj wszystko jest odkryte. Tam może się coś niestety dziać, ale to co znajdziemy to inną metodą. Teraz tak. Szpanerek, słuchaj kochany, ty masz haka. Czy to coś zmienia, tak? Możesz sobie wskoczyć tutaj, ale czy to coś będzie dawało? No myślę, że troszkę zmieni tutaj nasz charakter, prawda? Ustawimy się tu. Odpalam hak. Bardzo sympatycznie. I moi drodzy, na razie nie będziemy go ruszać, ponieważ on z tego co mi się wydaje troszeczkę tutaj kryje to miejsce. Dobra. Drugi snajper niestety będzie musiał gdzieś się przebiec. Ale moi drodzy, gdzie to powiem wam szczerze, że nie wiem. Wolałbym go ustawić. Dobra, musisz biec szybko. Już tam jestem. Schować się na pewno za zasłoną. Dobra, do tego teraz tak, moi drodzy. Złomiarz. Złomiarz musi się gdzieś też tutaj zachomikować. No spróbujemy zrobić numera tu. Jedziemy z tym koksem. Tak, miejmy nadzieję, że... Dobra. Teraz tak, kolega specjalista też powinien w jakiś sposób mądry przejść. Odkryjemy tutaj co nieco. No dobra, odkryjmy. Ruszam na pozycję. Dalej niestety nie mogłem przebiec, ponieważ bym ujawnił się. No muszę te drzwi ręcznie otworzyć, dopiero potem pobiec. Jedziemy cały czas w stronę pojemnika. No i został mi mistrz tych namawiań, więc podniesiemy go tutaj. Rozumiem, bardzo daleko. Ma jeszcze, widzę tutaj, apteczkę. No dobra, niech ma. A ty robisz warte w razie, gdyby kogoś odkrył. Dobra, idziecie w fajne miejsce. Dobrze, teraz tak, zapisujemy ten stan gry. SW1. Moi drodzy, to co się nauczyłem, to pierwsza rzecz, jeżeli już wykryjemy grupkę, to należy ją likwidować. Po prostu brak likwidacji grupki jest bez sensu. Teraz tak, co my możemy zrobić? Po pierwsze, widzimy kodeksa. Panie kodeks, spróbujemy cię zabić. No dobra. Zrobimy to. Ten jest tutaj. Po pierwsze tak, przebiegnijmy się tu. Zaraz tam będę. Dobrze, otworzymy drzwi. W środku nikogo nie ma. Teraz tak. Kolega kodeks się na pewno nam teleportuje, ale to nie szkodzi. Skasujemy trochę tutaj w tym miejscu osłon, które i tak powinniśmy skasować, ponieważ najsnajper powinien co nieco widzieć. Dobrze. To diabła z taką niewidzialnością! Klon. Gdzie się sklonował? No dobra. Oj, nie, dobrze.
No i widziałeś, po coś tu przyszedł. Mieliście to, widzieliście huragan stali. Tak, nie hałasuj, gościu. Ponieważ... Tak, co byśmy powinni zrobić? Mam chęć, ale mam pewne obawy. Chciałbym, moi drodzy, znów zdobyć informacje z grzebania w czaszce. Każda misja powinna skończyć się zdobyciem jakichś 20 informacji przynajmniej, a w dalszych tych nawet więcej. Więc tak, po pierwsze sprawdzimy, gdzie jest mój przyjemny. Ach, tam jest. No dobra, chodź tu, Zulus. Nie jesteś w stanie go robić, tak? No to dobra, zrobimy to tak. Ponieważ zależy mi na tym, to ty zabij kodeksa. Widzieliście tam takie fajne, różne, śmieszne rzeczy? Proszę zobaczyć, że są inne ikonki. To oznacza, jeden z tych modów działa, że po prostu dany zawodnik jest, no, oflankowany. Kodeksa zdejmujemy. Bo jego zachowania są paskudne. I moi drodzy, bomby w dół spowodują, że sobie zrobię przeładowanie. Dobra. Teraz tak, moi drodzy, następną rzeczą, którą zrobimy, jest to, że tego sympatycznego gościa wsadzimy w anabiozę. To jest coś, czego żeśmy do tej pory nie używali. Anabioza. Nikt nie przebije mojej bariery. Nikt. Nikt. Świetna sprawa. Dobrze. Gościu jest w anabiozie i nie może się ruszyć przez turę. My też nie możemy mu nic zrobić. A my w międzyczasie próbujemy przedostać się jak najchytrzej tutaj, żeby być jak najbliżej niego. No to biegniemy! Skopa w te drzwi. Dobra. Słyszałem tam radosny tupot, moi drodzy, sektopoda. Więc, moi drodzy, tak. Na razie ten zrobi drugą wartę. Widzicie, Ludu, po wrzuceniu tej anabiozy zostaje mu jeszcze jeden ten. I teraz tak, no niestety ryba piła straciła tą osłonę. No idziemy w tamtą stronę. Wolałbym się za bardzo nie wychylać. No ale nie będzie wyjścia. Spróbujmy to. Dobra, i robimy na razie wartę. Dobrze. Mój ruch. Zapisz grę. SW3. Zaczniemy, moi drodzy, od wygrzebania z czaszki. Gdzie jest mój sympatyczny grzebacz? Dobra, grzebanie w czaszce. Niestety na odkrytym polu, no ale spróbujmy wygrzebać, zobaczymy. Właśnie po to zapisałem, żeby móc wygrzebać. Dobra. Mały skład danych za 89, hakuj go. Taki... O, widzicie, no nie udało się, no więc wczytamy sobie grę jeszcze raz. Dostałby po prostu pewien, no, pewien cios wsteczny, który by go osłabił, a specjalistem jest potrzebny na każdej misji, więc się wycofam. Teraz tak, będę musiał użyć czegoś, co odmieni tę sytuację. Czyli tak. W jakiś sposób powinienem go osłabić, ale nie mam za bardzo takiej chytrej możliwości. Wewnętrzny ogień zdejmie mu za dużo. Szaleństwo, moi drodzy. Też trochę lanca to go zabije. Powiem wam szczerze, że mam dylemat, co by tu zrobić. Są w stanie go zatłuc, no nie w każdym momencie. Więc tak, jedyne co mi się wydaje sensowne, to po pierwsze podbiegnięcie. Przechodzę na pozycję.
Menace 1-5, this is Avenger. We have positive confirmation of the target package. Move to acquire. I teraz tak, no jest tu kilka opcji do rozwiązania. No trochę mi szkoda. Moi drodzy, no dobra, no widzę, że chyba tutaj nie da się nic mądrego zrobić. Zatłuczmy po prostu gościa i nie przejmujmy się tym, co on tam będzie robił. Zabijemy go. Albo wiecie, a gdybyśmy go zabili z pistoletu, no 4, no zabijemy go jak nic. Wiecie, co wam powiem, a gdybyśmy tak... Spróbujmy jeszcze, moi drodzy, raz. Wykorzystamy pełen ruch tym. Ruszam. Znaczy może pełen to nie. Dobra. I moi drodzy, no spróbujmy jeszcze raz. Podbiegniemy sobie nieco inaczej. Po pierwsze, najpierw podbiegniemy tu. A następnie spróbujemy pogrzebać mu w czaszce. Powiedzcie jej o głowym, że dzieci jednego życia. No i dobra. No i co teraz? Dobrze, teraz się udało. Więc moi drodzy, w tym momencie mamy te 20 informacji, na których nam zależało. Tu robimy wartę. Ty robisz wartę. Ty robisz wartę. Broń w pogotowiu. Natomiast ty, koleś, cofasz się tutaj. Idę. Bo za chwilę zrobisz dziwną rzecz. To za moment. Zobaczymy, czy ty widzisz to, co powinieneś widzieć. Zapisz grę. Zapis SW4. Mamy sporo czasu. Pamiętajmy o tym. Koleżanka. Gdzie to jest ta? W tamtym miejscu jest, tak? To ty spróbuj otworzyć to. Dobra, co się działo? Czy ty, przyjacielu, nadal nie widzisz. Wiem, że stąd widziałeś. Tak jest. Dobra. Teraz, moi drodzy, tak. Zobaczmy dane satelitarne i wnikliwość 78. Co możemy zrobić? Czas skanowania. Dobra. Czas badania aktualnej technologii. Co my tam badamy? Chyba lance. No ale to skanowanie też jest niezłe. Straszna rzecz. Dobra, ale to za chwilę będziemy decydować. Bo teraz, moi drodzy, na razie muszę sobie podjąć pewną decyzję, bardzo mądrą jakąś. Po pierwsze tak. Ty chyba będziesz w dobrym miejscu, aczkolwiek nie gwarantuję. Więc przebiegnij sobie za ten kamień. Dobra. Ty się na razie zwartuj. Wyznaczam strefę ogniową. Teraz tak, ty się też zwartuj. Broń w pogotowiu. I moi drodzy, ty przeskocz sobie tu, kolego, i będziemy w tym miejscu siedzieć. No dobra. Ty też sobie zrób wartę, chyba że masz szansę gdzieś wleźć wyżej, ale nie masz. Może? No, no dobra, siedź tu, gdzie siedzisz. Warta. Wyznaczam strefę ogniową. Słyszycie sektopoda? Dobra. Zapisujemy stan gry. SW5. I wskakujemy, moi drodzy, teraz tak. Jeżeli go teraz wezmę, no ten tam właśnie dylemat. Schakuj skrzynię. Wszystko jest potrzebne. I ta plazma się przydała szybciej. Ale na razie i tak nie mam może kasy. Faktycznie dane satelitarne. Hakujemy. Wszystkie nasze skanowania Avengera się są krótsze o połowę. Dzięki temu zbierzemy trochę więcej. Tutaj przydałoby się obniżenie czasami, jest obniżenie szyfru. Zdobyliśmy to, co chcemy. I moi drodzy, teraz tak. Wycofanie. Dobrze. Złomiarz robi wartę.
Osłaniam resztę oddziału. Ten robi wartę. Rozkaz, wypatruję wrogów. Ten robi wartę. Tak jest. Ten robi wartę. Wypatruję wroga. A ten kolega zrobi numer i po pierwsze. Najpierw wyjrzyjmy tu. Gdzieś ten sektor po tupie. Dobra, tu nic nie widzę. A tu może być sektopod. Dobra, teraz sobie, moi drodzy, założymy czapkę. Pojawiam się, znikam. Otworzymy drzwi. Widać coś? Nic nie ma. Dobra, jest ewentualność, że, moi drodzy, będziemy widzieli tu w tym miejscu coś więcej. Nie ma sprawy. Umarłem pozycję. Kodeks Andromedon. Cholera! Wróg nadal stoi! Poprawiam celownik! Zejdź niżej, kolego, bo tam ciężko cię trafić. Nie raczył umrzeć, bo nie odejmę! No dobra. To teraz tak, musimy zrobić tu trochę porządków, więc tak, escape, zapisz grę, SW6, jak sądzicie, Andromedon nadaje się świetnie do dominacji, więc gdzieś tutaj jest mój, tak, ty jesteś dominator. Tak, jest dominacja. Dobrze. Teraz tak. Andromedon jest mój. Teraz musimy sobie coś zrobić z tym kodeksem. Kodeks 95%. Przewaga wysokości. Tak, a teraz drugi. Z wachlarza ognia. Jak na strzelnicy. Trafił tylko trzy. Smutno. Sklonował się. Pytanie gdzie? Dobrze. Bardzo dziwne. Powiedzcie mi, dlaczego są dwa klony? Tak to zwykle nie było. Bardzo mnie to zmartwi. Ale dobra, głównego się skasuje. W porządku. Nie żyjesz. Teraz tak, bomby w dół. Musisz się przeładować. Teraz tak. Złomiasz. Szpaner. Ten nie może już się ruszyć. Zulus. Ten jest w strefie widzialnej, więc musimy mu po prostu zrobić kuku tamtemu. Ale wiecie co? No dobra. Odbiegniemy tu. Tak jest, dowódco. I zdejmujemy. Gdzie jest ten mój? Dobra, tu jest ten mój. Więc tak. Tego zdejmujemy. Dobra. Szpaner robi chyba sobie wartę. Nie ma co robić przeładowania, bo możemy się zostać. Teraz tak, teraz musimy sobie trochę się rozbiec, ponieważ gościu będzie prawdopodobnie próbował teleportować się i zdjąć nam, rozładować nam broń. I nasza sympatyczna piła musi stąd wiać, bo inaczej tutaj. Ruszam na pozycję. Ten, co zrobi? Widzę sektopoda.
the aliens used this to defeat most of Earth's heavy conventional forces. It can punch through armor just as easily as it chews through infantry. Tak, teleportował się. Co dalej? Dobrze. Teraz tak, moi drodzy, broń ma zablokowaną, ale tym się nie przejmujemy zupełnie, ponieważ nam chodzi o coś innego. Idziemy, żeby się zająć sektopodem. A w tym celu zrzucimy sobie bombę kwasową. Bomba niestety, a proszę jak ładnie, obejmie sektopoda też. Sektopod ma... No już nie ma sojuszniczego obiektu. Dobrze. Ten gość jest oparzony. Tamtemu zdjęliśmy sporo pancerza. Teraz tak. Tu powinniśmy... Chyba nie widzimy kodeksa. Zasłania go nasza puszka. No dobra. 95 i 64. Dobrze byłoby kodeksa załatwić, chociaż on już drugi raz nie rzuci w naszą stronę. Więc tak, ten no trochę go tutaj by zmiękczył. Strzał. Dobrze, 7. Teraz, moi drodzy, złomiarz. Co może zrobić złomiarz? Dobrze by było, gdyby ten złomiarz użył mroźnej bomby i skasował przynajmniej częściowo ta. Akurat nieszczęsny ten nasz przyjemniaczek stoi na tym. Możemy rzucić anawiozę na coś. Do tego tylko co widzimy, tak? I teraz tak, kto mi tutaj odbiegł? Ach, szkoda, żeś tak daleko odbiegł. Załatwione. Dobra. Teraz tak. Nie denerwuj się, kolego. Tak. Słuchajcie, moi drodzy, dobrze by było tworzyć jakąś strefę śmierci. Tu podejdziemy troszkę bliżej. Zrobimy wartę. Odsłaniam resztę oddziału. No i drodzy. Żyjemy na koledze szaleństwo. Albo wewnętrzny ogień zrobimy. Twój koszmar dopiero się zaczyna. No i widzicie? Dziękujemy tamtemu. Już nie będziesz kozaczyć. Teraz tak, ryba piła. Jego super umiejętności. Gdzie tutaj można się schować, żeby można było temu sektopodowi zrobić kuku. Dobra, wszystko teraz zależy od tego. Cholera! Chwila. Moi drodzy, dlaczego? Wiecie co, zapomniałem. Słuchajcie, chyba to wycofam, bo zapomniałem, że tutaj, moi drodzy, jest niestety, ale... akcja
Sektopody mają zwyczaj stawania na wysokie nóżki, dzięki czemu mogą strzelać. A teraz będzie próbował w następnym turze oddać ten. Pytanie, zranił nas, no nie? No nie, to absolutnie. Zapomniałem, że tam u góry jest rzucona ta szczelina przez kodeksa, więc nie może w tym miejscu być. No ale dobra. Misje po prostu wymagają czasami oszustw, jeżeli chcielibyśmy pokazać wszystkie możliwości, jakie są. No więc dobra, niech tak będzie. ...25 minut mamy gry. Nie jest tak źle, no to trzeba go dość łatwo powinno być go załatwić. I teraz tak. O, musieliśmy się cofnąć dość daleko. O, to niedobrze. No dobra. W takim razie słuchajcie. Złomiarz, szpaner, Zulus. Dobra, ty koleś. Nie będziemy się bawili, tylko po prostu dawaj tego kodeksa. Unik draśnięcie, ale zostało go tylko dwa, na pewno się nie sklonuje na dwie sztuki, co wtedy było. Jeden klon. Dobrze, jeden klon to może być. Teraz tak. Gdzieś jest mój namawiacz. Robimy dominację na Andromedonie. Usmażę ci mózg. Dobrze. Skontrolowany umysł. Dobrze. Teraz tak. Złomiarz. Przyda ci się jeszcze ten granat. Spróbuj go zdjąć. No, może być różnie, no ale dobra. Dobrze. Unik zrobił, bo i tak został trafiony. Teraz tak, ty sobie zrób wartę. Zulus, ponieważ tu przybiegnie nasz przesympatyczny sektopod, to daj sobie szansę. A ty odbiegnij z tego miejsca. Dzięki temu będziesz cośkolwiek jeszcze tutaj kombinował. No dobra. No dawaj, dawaj, chodź sobie do góry. Co ty robisz? Pilnujcie skrzydeł! Dobrze, zaatakował moich. I tak będziemy musieli po prostu odejść. Więc tak, to samo robimy co poprzednio. Tylko tym razem sobie wyskoczymy nieco inaczej. Po pierwsze, podbiegniemy tu. Rzucimy kwaśną bombę. Próbując objąć obu. Dobra. Zatwierdź. Dobra. Teraz tak. Trzeba w jakiś sposób załatwić tego paskudnego kodeksa, który tam jest. No dobra, zobaczymy, co się da zrobić. Pająk na razie nie działa, ale za to myślę, że tego się da zdjąć. Nie raczył umrzeć, bo nie oberwał. Nieładnie. No dobrze. W takim razie mam tu parę opcji jeszcze do rozwiązania. Pierwsza opcja jest następująca. Lecimy. Tego jeszcze nie pokazywałem. I protokół przechwytujący. Mam szansę na 85%, żeby go wyłączyć. Hakuj. Sektopody są odporne. Bardzo. Ale moi drodzy, za taki wrak sektopoda będę mógł dokonać pewnych badań. Dobra, tego mamy wyłączonego. Teraz tak, trzeba niestety uciekać z tego miejsca.
Moi drodzy, wiejemy tu. Walimy kolejną jeszcze jedną bombę. Dzięki czemu mamy z głowy. Dobra. I teraz, moi drodzy, jeszcze nie będziemy się tym zajmować, tylko wyprowadzimy tego kolegę ze strefy przykrej. Pobiegniemy tu. Ruszam. I, moi drodzy, zrobimy go wewnętrznym ogniem. Niech mi przestaje przeszkadzać. Dobra. Teraz tak, ty postaraj się jeszcze zastrzelić sektopoda. Dobra. Teraz tak, moi drodzy, zrobimy coś śmiesznego. No to może za moment, bo to się może źle skończyć. Podbiegniemy tu i strzelimy do niego. Tamten jest bezpieczniejszy. Za 10 punktów. No dobra, sektopoda prawie że nie ma. Dobra, oparzenie kwasem dalej działa. I teraz, moi drodzy, tak, zrobimy numer. Po pierwsze, spróbujemy rzucić toporkiem. Nie w tego, tylko w tego. Rzuć toporem. Pudło? No dobra. Strzelaj, gościu. No dobrze. Czemu? Ponieważ sektopoda jeszcze przez jedną turę będę miał, a warto dawać doświadczenia trochę. Więc teraz tak. Złomiarz musi się przeładować. I go, moi drodzy, zdejmie. Będzie się działo. Albo nie zdejmie. Nie przejmujemy się tym faktem. Oglądamy, moi drodzy, ustawienie. Podziwiamy naszego sprawnego gościa. Wyruszam. Przebiegnie sobie tu i użyje lancy. Lanca akurat powinna załatwić ich obu. No i mamy misję z głowy. Mamy 3. Nie musimy tam wchodzić, bo tam kwaśno. I na razie kończymy, ponieważ widzę, że jest 33 minuty, więc do zobaczenia w Geo.